Dzisiaj pokażę, jak zaprogramować tymczasową dawkę podstawową. Na głównym ekranie pompy wyświetloną mamy informację o aktualnym przepływie insuliny. Programujemy procent podstawowej dawki, jaki chcemy ustawić, oraz czas trwania zmienionej bazy. Na ekranie głównym widnieje informacja o tym, że dawka podstawowa została zwiększona do 250% na czas 45 minut i aktualnie wynosi nieco ponad 2 jednostki na godzinę. Ustawimy teraz 0% na czas 15 minut, co oznacza, że na kolejne 15 minut zostanie wstrzymana podaż insuliny bazalnej. Ustawiając 100%, anulujemy tymczasową dawkę podstawową. Innym sposobem jej anulowania jest wyłączenie i ponowne włączenie pompy.